Moim teraz celem? Szczerze? Chcę iść do Fame MMA. Pani Lady Rozenek bardzo chętnie z panią stanę w pojedynku Fame MMA. Ale może myśleć na pan do mnie, nie ma problemu. Mogłabym stanąć z Patrycją Wieją, czyli z wygraną, ale też z innej edycji mogłabym stanąć z Malubą na przykład. Myślę, że to by było ciekawe starcie. Patrycja Patusia Karczewska po wygranej walce na Total Bet Punchdown 5. Przede wszystkim gratulacje i powiedz, dziękuję. Jak smakuje to trofeum? Jak smakuje zwycięstwo? Boże, ale ono jest smaczne! Obawiam się, że się roztyję od tego, słuchajcie. Tak jak mam ciągoty do słodkości, do glukozy, tak teraz mam do wygranej i chyba nie poprzestanę. Powiedz, jak wyglądały ostatnie godziny przed tym pojedynkiem? Bo czy duże emocje tobą po prostu targały? Bardzo duże emocje i powiem tak, zamknęłam się w garderobie z trenerem, bo jeszcze ćwiczyliśmy te nasze ruchy i ustawienia, bo mówię, Boże, muszę się przygotować i muszę jeszcze to zrobić na ostatni moment. No i udało się, ale powiem tak, było ciężko, bo trenowałam od momentu, kiedy dowiedziałam się, że będę w walce, od razu podjęłam się treningów. Robiłam, myślę, to skrupulatnie, bo tak naprawdę 3-4 razy minimalnie w tygodniu trenowałam. Zaczynałam od zera i udowodniłam sobie coś i chyba udowodniłam tak naprawdę wielu osobom, które we mnie nie wierzyły, bo wiem, że dużo ludzi we mnie nie wierzyło. Mówisz, że trenowałaś od zera, czyli co, nie było nigdy okazji kogoś spoliczkować? Nie, nie było nigdy okazji nikogo spoliczkować, to ja raz dostałam od mamy za kłamstwo, bo uciekłam z dwóch ostatnich WF-ów i mama mnie przyłapała w parku, jak przyjeżdżała autem, to zobaczyła mnie w parku, zapytała się, gdzie byłam, oczywiście powiedziałam, że w szkole. No i dostałam wtedy w twarz. Czyli można powiedzieć, że to, co wtedy uciekłaś z WF-ów, nadrobiłaś dzisiaj, dorobiąc dodatkowy trening w szatni. Nadrobiłam i powiem tak, jakbym miała okazję, jeszcze raz mogłabym stanąć, bo jedyne, co mnie boli, to tylko ręka. Naprawdę. Czyli te ciosy Esmeraldy nie zrobiły na tobie żadnego? Nie, kompletnie, czuję się super. Fakt faktem, będę się naprawiać u tej pani, która tam stoi, natomiast teraz na ten moment nie czuję nic. Może dopiero jutro coś wyjdzie, ale nie sądzę. Nawet chyba makijaż mam nienaruszony tak naprawdę. Chyba jest wszystko w porządku. No dokładnie, więc było naprawdę dobrze. Okej, powiedz, co się działo w momencie, gdy stanęłaś twarzą w twarz z Esmeraldą Godlewską? Ona miała strasznie wkurzoną twarz. A co było, co się działo w twojej głowie? Żeby wygrać, ale chciałam, żeby było sprawiedliwie. I na pewno nie czułam do niej jakiejś nienawiści. To wiem teraz z tego miejsca. Nie wiem, gdzie ona w ogóle jest, w ogóle co się z nią wydarzyło i co się z nią stało, bo miałyśmy razem usiąść, miałyśmy się nawet napić, chociaż ja nie piłam alkoholu. Na pewno nie czułam nienawiści, ale czułam, że chcę wygrać. Patrzyłam się jej w twarz i mówię, ja to wygram. W myślach mówiłam, że sobie wygram. I że tego chcę, bo to jest mój cel. To jaki teraz jest twój cel? Moim teraz celem? Szczerze? Chcę iść do Fame MMA. Serio! Ja teraz się chcę pokazać jeszcze z innej strony, gdzie będę musiała dać siebie więcej. Będę musiała nauczyć się jeszcze innych technik. Będę musiała wejść bardziej w boks, bardziej w zapasy. Chcę tego. Chcę tego i daję sobie teraz czas, żeby potrenować, bo nie poprzestanę. No i chcę być w MMA. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale... Czuję się jak fighter, czuję się jak Rocky. W ogóle, nawiasem mówiąc, to moim idolem jest tak naprawdę Rocky Balboa. Mówię całkiem serio, oglądałam wszystkie serie, nastawienie psychiczne i przede wszystkim biłam z lewej, tak jak Rocky, a ja jestem praworęczna. Czyli co, leciała ta muzyka motywacyjna z Rocky? Cały czas, przez 2 miesiące, dzień w dzień, kółko w kółko leciała muzyka z Rockiego, serio. No to trudno, żeby nie wygrać, mając taką motywację. Mówisz, że pojedynek w Fame MMA, ostatnio w rozmowie z naszym portalem, pamiętasz na pewno, mówiłaś, że chcesz się bić z panią Rozenek. Czy to podtrzymujesz? Nie, no przecież wiem, że pani Rozenek nie wyjdzie. Ale gdyby chciała, to czemu nie? A czemu nie wyjdzie? Nie, no ona jest sędziwszego wieku już. Nie, no nie ubliżając nikomu, no ale no raczej nie sądzę, żeby się zgodziła. Ale gdyby chciała, to ja bardzo chętnie, pani Lady Rozenek, bardzo chętnie z panią stanę w pojedynku. Fame MMA. Ale może myśleć na pan do mnie, nie ma problemu. Skoro mówisz, że nie wierzysz w to, że ona wyjdzie z tobą do ringu, to może jest ktoś inny, z kim chciałabyś się zmierzyć? Mogłabym się też zmierzyć z którąś dziewczyn z projektu Lady. Z którą na przykład? Która tak najbardziej zalazła cię za skórę? Znaczy w sumie jak... Ale z mojej edycji, czy w ogóle ogólnie? W ogóle ogólnie. To znaczy żadna z innej edycji, z mojej, nie ukrywam, że nie byłam zbyt lubiana i to dobrze wiem, mogłabym stanąć z Patrycją Wieją, czyli z wygraną,
Ale też z innej edycji mogłabym stanąć z Malubą na przykład. Myślę, że to by było ciekawe starcie. Patrycja... Chociaż nic do niej nie mam, szczerze, personalnie, ale mogłabym. Patrycja Wieja to dość odważne wyzwanie, biorąc pod uwagę, że swoją walkę już miała. Wiem, tak. Ale no kurde, no to przecież nie mogę sobie stawiać poprzeczki jak najniżej, ja powinnam chyba jak najwyżej, prawda? Oczywiście nie było bardzo mocno, bo bardziej boli mnie ręka, ale gdzie się będę naprawiała? U Malwiny Choszowskiej, słuchajcie, w Medical, w Prestige Medical Clinic. Chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować mojej dyrektorce, z którą współpracuję, bo oprócz w ogóle kwestii medialnych normalnie pracuję też w innych pracach, takich bardziej przyziemnych. Jestem menadżerem do spraw rekrutacji, czyli stricte taka biurówka, plus jestem jeszcze menadżerem salonu masażu. Natomiast chciałabym podziękować pani Kamili. Pani Kamilo, dziękuję za tego jednorożca, bo w nim była ukryta moc i bardzo dużo mi to dało. Chciałabym podziękować mojej mamie, którą bardzo kocham, i chciałabym podziękować tacie, którego niestety już ze mną nie ma, ale ja wiem, że on był i czuwał nade mną i dzięki niemu to wygrałam. Super, dzięki jeszcze raz. Dziękuję.